Sponsorem zanęt i przynęt wykorzystanych w filmie jest firma MatchPro oraz sklep wędkarski KP. Siemanko wszystkim, dzisiaj pierwsza nocka w tym sezonie. Zaczynamy na łowisku pod Borem. Dzisiaj będę to na trzy wędki. Za chwilę wam pokażę na jakie peleciki. Jedna wędka będę testował na zwykłą kukurydzę. Zadipowano z puszki oczywiście kukurydza, zadipowano liquidem. Też wam to pokażę. No i co mogę więcej powiedzieć? Ja już praktycznie rozpakowany, namiot stoi, jak widzicie. Zaro przewożę zestawy, bo nowe porobią i zaczynamy wędkowani. Wum. Oczywiście, jeżeli ktoś jest nowy na kanale, zostawiajcie suba, łapka w górę. No i widzimy się za chwilkę. Myślę, że jakoś rybka uda się złowić. Tak, dzisiaj będę testował na dwóch gruntówkach założone pelety 14 i 12. Teraz mam halibuta i czerwony robak. Potem założę migdał i amura. A na trzecią wędka liquid, czosnek. Tu nie mam zadipowaną kukurydza. I na trzecią wędka będę próbował na kukurydzka pochytać. Tak to tu fajnie wygląda, jeżeli na łowisku pod Borem. Na kukurydza z czosnkiem pierwsza taka płoteczka. Teraz będziemy czekać na karpiki. Kolejna rybka na malutki pelecik 8 mm. Taką piękną płotkę i 25 cm. Tak, coraz to zimniejsze się zaczyna robić. Pora płotek się udało wyciągnąć na pelecik. Na jeden pelecik 14 mm miał jak lekki, taki delikatny szkubnięci. No a teraz co, rybki dostaje pojeść, także ja sobie też coś zaraz zrobię do jedzenia i pokażę wam oczywiście, bo kupiłem sobie nową patelnię do warzenia, tylko z firmy NGT. Zaraz się wygląda ta patelnia. Wszystko ładnie się piecze. Tosty i paróweczki. Kolejny zestaw wiedza na Lambelsa, Popapa, Morwa, jeszcze do dipu i wywożymy. Tak, już przygotowane na nocka, pierwsza w tym sezonie. Wszystkie zestawy zostały wywiezione na nowo. Teraz już to zostawią, aż będzie brani, albo aż do jutra rana. Także zobaczymy. Jak na razie póki co to jedna płotka na jeden pelecik 8 mm. Kilka jeszcze płotek na kukurydza, jedna kukurydzka zadipowana czosnkiem. Płotki takie po 25 cm. Na te większe pelety coś tam szkubało, ale na razie bez efektu. No i zobaczymy co przyniesie noc. Ja pomału się pakuję do namiotu. Za chwilę meczyk leci. Jako herbatka ciepło zrobić, wypić i jak się coś będzie działo, to będziemy w kontakcie. Siemanko, mamy godzina 20:00. Dzisiaj piątek, bramy nie szczelił, ale mnie przed chwilą udało się wyholować pierwszego karpia w nowym sezonie. Pelet 12 mm, czerwony robak. Firma MatchPro. Mam go w worku, we wodzie, zaraz go zwożę i wam go pokorza oczywiście od korza rana. Szybkie zdjęcie i karpik wraca do wody.
co mogę więcej powiedzieć, miałem dwa brania przed chwilą właśnie. Dwa brania były takie, że podjechał pod kij i stanął pod kijem za trzecim razem, dwa razy żeś zacinął i dwa razy było pudło, za trzecim razem stanął też pod kijem i pod kijem właśnie tak ruszało żyłką tak delikatnie, przytnąłem i udało się go wyholować. Już po niego idę i wam go pokazuję. Nie wiem, czy mnie będzie widać tutaj z tą lampą, ale karpika już tu mam i już go woża. No woga tutaj znajda i zaraz wam godom ile on waży. Po odjęciu worka, worek woży jak je namoczone niecały kilogram 7200, 7300, coś takiego. Piękne pełno łuski. Jeszcze mu no rana odkaża. I już wam go pokazuję. Taki piękny 7200, pełno łuski karpik. Bele 12 mm. Piękny. Tak, już go wypuszczamy. Bo powiem, ciężko jest samemu kamerować, jak się samemu nad wodą, ale myślę, że za to będą łapki w górę. Taki piękny, zobaczcie. Piękny karpik. Piękny, naprawdę. Płyń, byczku. Odpływaj, jeszcze się tu spotkamy. Tak, mamy godzina 22:30, 2,5 godziny od ostatniego brania. Jutro wam pokażę jako zanęta, że skomponował i to okazało się sukcesem, ściągło mi to ryby. Teraz mam kolejnego karpia, tym razem luszczyń, zaraz go przyniesę go z woża, bo że go dał na czas wywózki do worka, żeby se popływał, a wiosę na spokojnie wywiózł zestawy. Skusił się na pelecik halibuta 14 mm. Leżał zestaw we wodzie jakiś, nie wiem, 3-3,5 godzinki od ostatniej wywózki. No i udało się go wyholować. Już wam go pokazuję, go bożymy. Szybki zdjęci i wypuszczamy rybka z powrotem. Tak, karpik w worku. Już go woża. Dziesięć kilo z workiem, czyli niecałe 9 kilo. 8800, 8900, coś takiego, bo kilo ma worek. Piękny lustrzyń. No i co, jest mój idol, piękny lustrzyń. Taki właśnie karpie Michał uwielbiał chytać. Już wam go pokazuję. Taki piękny. Taki piękny. Uwielbiam te karpie lustrzynie. Piękny jest. Tak, zdjęcie jeszcze i szybciutko go wypuszczę do wody. Tak, piękny. Zobaczcie. Już go wypuszczamy do wody z powrotem.
Tak właśnie wygląda moja mieszanka zanęty, na którą udało mi się skusić wszystkie te karpie. Jak do tej pory co żech złowił. Rzepik, kukurydza, spuszki, konopia uważono i zanęta. Truskawka konopi, pół paczki, taki miks żech zrobił. Cała paczka czosnek i konopie. I cała paczka słodka kukurydza konopie. I to wszystko jest tutaj wymieszane razem. I to przynosi efekty, jak widzicie. Tak. Godzina 2:30 w nocy. Kolejny odjazd, kolejny roz na pelet halibuta. Drugi pełnowózki. Zarego zboża. Myślę, że to nie ma ten sam co przed tym, ale... ale w podobnej wodze. Już oglądam wiele on boży. Osiem kilo razem z workiem, czyli niecałe 7 kilo, 6900, coś takiego. Nie wiem, może to będzie ten sum, co przed tym, że chycił, ale wątpię. Praktycznie w porównywalnej wodze taki piękny pełnołuski 6800, 6900. Piękny. Tak, idzie do wody z powrotem. Może uda się w końcu jakiegoś większego złowić. Powyżej 10 kilo. Tak, moja zasiadka już dobiegła końca. Ja już jest pakowany. Jak widzieliście, udało się złowić pierwsze karpie i to ładne karpie w nowym sezonie. Co mogę więcej powiedzieć? Fajne łowisko. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy tu chcieli przyjechać. Do godziny od 21 do godziny 3 w nocy. Praktycznie rzek nie przespał, bo non stop coś się działo, jakieś tam poczkubania. Tu jakiś odjazd, tu spinka, tu pudło. Po tym od rana nic się nie działo, teraz godzina 10 rano. No i spakowałem się. Jeżeli wam się film podobał, zostawcie suba. Oczywiście łapka w górę, mile widziano. Piszcie komentarze. No i do następnego razu, hej.